Oddział Wiwat Wybicki. Wiwat! 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 Oddział Wiwat Napoleon. Wiwat! 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 Takimi okrzykami rozpoczął się drugi dzień Batalii Napoleońskiej w Będominie. Teren Muzeum Hymnu Narodowego po raz ósmy stał się XIX-wiecznym polem bitwy. W tym roku do Będomina zjechała rekordowa ilość rekonstruktorów, ponad 160 osób. Wszyscy w pełnym rynsztunku i bojowych nastrojach stawili się na inauguracyjnym apelu, a najbardziej zasłużeni żołnierze zostali odznaczeni medalami. Miejsce inscenizacji nie jest przypadkowe. Gdy jesienią 1806 roku armia napoleońska wkroczyła na ziemię polskie, Polacy odzyskali nadzieję na odzyskanie niepodległego państwa, a odezwę do powstania napisali Jan Henryk Dąbrowski oraz Józef Wybicki, dziedzic Będomina i autor hymnu narodowego, któremu poświęcone jest tutejsze muzeum. Wprawdzie tutaj żadnej większej bitwy napoleońskiej nie było, ale w latach 1806-1807 przebiegała przez Pomorze kampania napoleońska, także byli również tutaj żołnierze polscy i my do tego nawiązujemy. Dlatego wymyśliliśmy tutaj takie widowisko historyczne, promujące właśnie Będomin. Starcie wojsk polskich i prusko-rosyjskich to najbardziej widowiskowa, ale nie jedyna część widowiska. W Będominie zobaczyć można było między innymi, jak wyglądało XIX-wieczne życie obozowe. Otwarte były również ekspozycje muzealne. Można zwiedzać ekspozycję stałą w Muzeum Hymnu Narodowego, gdzie pokazujemy czas, epokę Józefa Wybickiego, w której żył i działał Wybicki. Druga wystawa pokazuje czasy, w których Mazurek tworzył się tą najważniejszą pieśnią dla Polaków poprzez powstanie listopadowe, styczniowe, wiosnę ludów. Także do I wojny światowej, potem II wojna światowa. Pokazujemy, jaka to ważna dla Polaków była pieśń w tak ciężkich latach dla Polaków. A w pawilonie wystaw czasowych pokazujemy wystawę czasową Za mundurem panny sznurem, gdzie pokazujemy właśnie mundurowanie żołnierza polskiego księstwa warszawskiego. Wystawa pochodzi ze zbioru Biblioteki Polskiej w Paryżu. Ósma Batalia Napoleońska odbyła się wyjątkowym dla Będomińskiego Muzeum Roku. W lipcu placówka świętowała 35-lecie istnienia. Do 2010 roku było to jedyne na świecie muzeum poświęcone hymnowi narodowemu. Dopiero przed 3 laty na podobny pomysł wpadli Francuzi, którzy w Marsylii otworzyli Muzeum Marsylianki.